Kilka słów o wadze. Jest mi trudno opowiadać o wadze, ze względu na to, że jest to najtrudniejszy znak w całym kosmografii. Wagi przede wszystkim uwielbiają spokój. Jednocześnie są świetnymi psychologami. Umią walczyć o siebie i jednocześnie przeczekiwać. Jeżeli możesz sobie wyobrazić planszę i szachy, to waga myśli szachowo. Nie wiadomo, czy rozmawia z pozycji laufra, czy królowej, czy też konika. I przez to wagi mają pewien urok. To seksapil je rozpiera. Ale nie tylko wagi mają to w sobie. Przede wszystkim mają harmonię. Działanie, które jest najbardziej poszukiwane wśród znaków. Wagi rozstrzygają w sobie spokój. Jednocześnie też tworzą piękno wokół siebie. I to jest jedna z głównych zalet wag. Teraz trzeba rozdzielić wagi na dwie. Jedna waga to mężczyźni, zupełnie inna waga to kobiety. Pomiędzy kobietą wagą jest ogromna różnica. Kobieta waga jest przede wszystkim przepiękna. Zawsze jest urocza. Nawet najbrzydsza waga potrafi coś z sobą zrobić, że będziemy do niej jak magnetyzm. To samo jest u mężczyzn. O dziwo, mężczyźni spod znaku wagi mają jakiś ciepły urok. Jednocześnie mężczyźni spod znaku wagi mają w sobie o dziwo, dziwną elegancję. Starają się być eleganccy, ale czasami lekko przesadzają. I ja osobiście mężczyzny wagi nie lubię. Dlaczego? Dlatego, że nie chcę powiedzieć, że pachnie starzyzną, ale nie jest to ten mężczyzna, który jest przebojowy, który wygląda super. Kolor czerwony, akurat tutaj w tej koszuli, właśnie w tym kolorze, czują się wagi bardzo bezpiecznie. To nie jest ich kolor zupełnie. Też nie ten krawat, nie ta marynarka, ale ten zestaw tak. O dziwo, czasami trzeba pomyśleć, jak się wygląda w towarzystwie i wagi czasami po prostu pokazują siebie, jakby były kreatorami mody. To fakt, że niektóre wagi mają w sobie taką specyficzną rzecz, ale to przede wszystkim kobiety, że to, co założą, następnego dnia ich koleżanki w pracy to samo zakładają. I to jest bardzo charakterystyczne dla wszystkich wag. I bardzo bym chciał, jeżeli są jakieś cechy wag, wymień. Napisz na blogu, co u wag ci się podoba.